wszystkich fanów oczywiście World of Warcraft. To jest Mists of Pandaria akurat część. Zapomniałem ostatnio powiedzieć w ostatnim odcinku. Oczywiście odcinki będą robione na bieżąco, tak jak gram, dopóki gry mi nie zablokują lub nie skończy się, bo nie można kupić tą grę, żeby ją mieć no, na cały czas, nie wiem jak to tam jest. Musielibyście poobserwować kanał Roya, jak na początku nagrywali z tego, bo to tam na pewno mówił lub pewnie to tam ujął gdzieś w którymś odcinku pierwszym. Wiem, że można kupić ogólnie tą grę. Tam jakieś są sezonowe przepustki i tak dalej. Oczywiście będę grał, z tego co wiem, to można tu grać do 20 levelu. Będę starał się nagrywać odcinki właśnie z tego jakieś. A jeśli mi się uda po prostu grę kupić, to będę dalej kontynuował te odcinki. Lub będzie, zakończymy na tym, tam gdzie mnie gra zatrzymie, tam na tym zakończymy ogólnie całą serię tej gry. Jeśli o to chodzi. Oczywiście, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, odwiedzajcie ten kanał Danku z Miny. Tam możecie znaleźć właśnie nasze gry teraz, które gramy ogólnie na Battlefieldzie. Obserwujcie też mój kanał. Będę się starał jak najczęściej wrzucać jakieś filmy z różnych gier. Specjalnie będę, jeśli będziecie chcieli jakieś nowe gry zobaczyć, oczywiście, to możecie napisać w opisie, dać mi znać. Ja będę się starał po prostu pod wasze wymagania też dostosować i na to, jak mi pozwoli czas, przystosować się do grania też. Wspominałem też o live'ach, które będą na pewno w sobotę i w niedzielę się odbywały. Będę robił tak, żeby i wam pasowało, i mi po prostu godziny tych live'ów. Oczywiście na pewno będę już live'y robił z konsoli, ponieważ z komputera mi się nie za bardzo opłaca. Nie mam po prostu tylu gier co na konsolę, a na konsoli jednak dłużej się siedzę. Z komputera będę oczywiście nagrywał jakieś Emma, takie właśnie typu jak te World of Warcraft. Po prostu będę próbował tak zrobić, żeby było jakieś zróżnicowanie na moim kanale. Nie będę się dostosował typowo do jednych typu gier. Rozszerzymy trochę ten obszar, żebyście się oczywiście też nie nudzili. Oczywiście, jeśli ktoś będzie chciał ze mną zagrać, pisać w opisie, jeśli będziecie chcieli zagrać jakieś klanówki czy coś na BF-ie, też możecie pisać. Oczywiście chętnie zagram, nie powiem, że nie mam czasu, umówimy się na dany dzień i wtedy sobie zagramy po prostu. Oczywiście też, jeśli chodzi ogólnie o grę teraz, na Battlefieldzie zrobiły się różne poprawki. Niektórzy narzekają na nie, niektórzy chwalą. Zależy jak to lubi, co nie? Życie to życie. Trzeba iść do przodu. Nie powiem, nie bawią się też trochę. Niektóre błędy popoprawiali, niektóre zrąbali. Było to trzeba na 100% ująć w tym. Oczywiście, jeśli chodzi o tryby. Wiem, że weszedł Gunmaster, czyli chodzi o po prostu o to, że wracają do dawnych stylów z Battlefielda 3, które pojawiały się, graliście na pewno w nie, bo kto by oczywiście nie grał Gunmastera. Są to tryby, którego na pewno nikt nie ominął, jeśli grał w Battlefielda 3. Z tego co możemy też zauważyć, okropnie DICE, choć
teraz muszę powiedzieć to, bo się... No, no, sami mi przyznacie rację, że kto inny robił Battlefielda Hardline. Jeśli chodzi o grę właśnie w Battlefieldzie Hardline, moim zdaniem Battlefield Hardline jest w miarę, ale nie spełnia po prostu moich wymagań. Czwórka też mnie zadziwiła, bo były wielce takie recenzje, żeby jaka ona to nie będzie i w ogóle wszyscy się chwalili, że Battlefield 4 to jednak to już będzie to, ale oni coraz mniej poprawiają rzeczy, a coraz więcej jest błędów w tych grach. Nie wiem, na pewno ktoś się będzie ze mną kłócił, że to jest dopracowane, że robią co mogą i tak dalej, ale sami niektórzy mi przyznają, że jednak nie. Że jednak DICE olało niektóre rzeczy i jest to tryb, w którym na pewno no, niektórzy będą się nudzić, niektórzy będą narzekać na te, jednak na to wszystko. No i na pewno wszyscy będą schodzić do tego, że to im nie pasuje, tamto, a zawsze są ludzie, którzy narzekają na takie rzeczy. Nie powiem, bo czasami też narzekam, jeśli chodzi o gry. Lecz no, jest następna zasada. Po co to kupiłeś, jak teraz narzekasz? Na tej samej zasadzie. I tak z każdą grą jest. Kto narzeka, to po co ją kupił? Od razu jest taka odpowiedź. No ale jednak niektórzy kupują, bo interesują się tymi grami, chcą, myślą, że to jednak ta fabuła będzie ta sama. No po prostu na pewno ktoś się będzie ze mną kłócił pod tym filmikiem, to mogę się założyć. Chyba, że mnie nie, po prostu, chyba, że to oleje, nie ogląda tego trupu, nie mam jakiegoś kill-offa czy coś w tym sensie. Będę się starał jak najwięcej wam pokazać z tej gry. Na tyle, ile mnie będzie ograniczać tutaj ogólnie gra. Jeśli byście chcieli, zagram na innym koncie po prostu. Nie wiem, znaczy nie na innym koncie, no na tym samym koncie, tylko że wojownikiem na przykład mogę zagrać, albo magiem, jak byście chcieli. Ale wszystko się będzie spierało, że dojdę do tego 20 levelu, czy do którego to tam jest, że no i skończy się gra na tym. Bo po prostu jest to ograniczone. Żeby, no pieniądze jak zawsze, co nie? Dobre MMO zawsze było za pieniądze i to już jest, no logika gry i tego, że jednak ktoś coś kupuje, trzeba zarabiać. Gra jest bardzo fajna, więcej, ogólnie pełną wersję i więcej rzeczy możecie zobaczyć na kanale Roka, który grał w tą grę. Są tam właśnie odcinki, w których grał, ma tam, on dość trochę w to grał i tam jest cała chyba seria nawet, z tego co kojarzę. Tam możecie całą grę zobaczyć ogólnie do pełności. Jeśli chcecie zobaczyć więcej po prostu jakichś innych MMO, żebym przetestował, sprawdził, powiedział, wypowiedział się wam, jak mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, czy coś tam mają zmienić w tym, czy coś w tym sensie, piszcie oczywiście w opisach. Chętnie się zainteresuję tym. Nie wiem, co byście chcieli zobaczyć na kanale teraz, bo wziąłem właściwie tą grę specjalnie wziąłem, żeby urozmaicić po prostu kanał teraz, a żeby też, żebyście nie mówili też, że kanał jest, a nic się nie pojawia na nim po prostu. Oczywiście możecie proponować różne gry, które bym miał na przykład sprawdzić, przetestować i tak dalej, które bym mógł pokazać na kanale ogólnie. Możecie mnie też zachęcać, nie wiem, do kupna jakichś gier, pokazania, tłumaczenia, nie wiem, no wszystko, co jest możliwe ogólnie. Na PS3 mam dość duży wybór gier i mogę wam dużo rzeczy właśnie pokazać, wytłumaczyć. Jeśli będziecie chcieli jakieś takie... spadaj, króliku zasrany. Nie
matek dostać od królika. To piszcie po prostu, bo ja też nie wiem, co nagrywać, a chcę się dostosować pod was, żebyście jednak nie nudzili się oglądając te filmiki. Tak jak dzisiaj na przykład, no to dużo mówię, bo chcę właśnie nadrobić ten czas, kiedy mnie nie było, kiedy przestałem nagrywać po prostu i nie miałem czasu na to, żeby wam tu cokolwiek pokazać w różnych grach. No i na tym właściwie temat skończę dzisiaj. Jeśli chcecie, żeby więcej się pojawiło filmików z tej gry, piszcie w opisie. Zrobię jak najwięcej filmików, ile będę mógł. Może nawet, jak wam się spodoba ta seria, to kupię grę. Nie powiem, że nie, bo samemu mi się też podoba. Będę się starał kupić i jak najwięcej odcinków wtedy zrobię z tej serii. Żebyście się nie nudzili na kanale, żebyście mieli po prostu serię, będziemy robić do końca, aż ją skończymy po prostu, aż wbijemy ten największy level, czy jak tu się kończy ta cała fabuła tego MMO. Zadania jak zadania, no tutaj możemy zobaczyć, jak gościu rozwala kawałek drewna. Oczywiście najpierw się modli, potem piękny ukłon, coś tam potłumaczy i chytysz, jak to mówią. No i wszyscy mu brawo biją, nawet babka jakaś poskakuje z radości, chyba się w nim zakochała. No a nie, no to dwie mamy takie, no, zakochane kobiety. Bywa. Tutaj gościowi jakiś młotek musimy dać. Dostałem jakieś buciki, że tak powiem, no gumowce. Sobie pozmieniamy trochę. O Jezu. I need both hands for my weapon. Ojej. To nie tam. Też nie popatrzałem. Tak. Ojej. Tu to na pełno mam. Nie powiem, ładnie nasrane. Trzeba pozmieniać budki i wszystko, żeby było gitara. No nic. No na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Oczywiście. Jak widzicie, obszerny, grafika ładnie się prezentuje, sam to mogę przyznać. Stukliśmy na koniec w bębenek. No i jeśli będziecie chcieli, piszcie, mówcie, co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach. Cześć i czołem, kruski z osołem. Na razie, do następnego.